No walki były dość zaciekłe, bo teren był nieprzyjazny, ale daliśmy sobie radę. I co ciekawe, po zdobyciu tego klasztoru przeleciał samolot niemiecki i rzucił bombkę i zniszczył kaplicę niemiecką. Bomba upadła, przebiła sufity i upadła do piwnicy i nie eksplodowała. Nie było. To był cud. Dobrze, że Karpatczycy jeszcze zostali i oni uratowali w zasadzie tą bazylikę. Jak oni weszli, to nawet nie wiem. W każdym razie zostali uhonorowani przez Piusa XII. Dzisiaj nad mogiłami tych, którzy 75 lat temu szli, jak ich poprzednicy, z ziemi włoskiej do Polski. Tak potoczyły się losy Rzeczpospolitej i tamtego pokolenia, że do Polski musieli odbyć bardzo długą drogę. 75 lat temu żołnierz polski po raz kolejny w historii, po raz kolejny w dziejach stanął w obronie cywilizacji łacińskiej, przeciwko cywilizacji śmierci, jaką tym razem był narodowy socjalizm niemieckiej III Rzeszy. W głębi serca żywię taką nadzieję, że kiedy 75 lat temu generał Władysław Anders razem ze swoimi młodymi żołnierzami wybrał Loreto na miejsce sztabu głównego, nie uczynił tego tylko i wyłącznie z pobudek wojskowych. Zatrzymał się w Loreto, dlatego że po inwazji niemieckiej, po katyńskiej tragedii, po latach cierpień i tułaczki, stając w sanktuarium Czarnej Madonny w Loreto, myślę, że poczuł się trochę, jakby zbliżył się do sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie, jakby był bliżej swojego domu, swojej ojczyzny. No ja przeżywam zawsze te chwile, jak idę nad te mogiły, żeby odmówić ten paciorek za tych kolegów, bo naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że byliśmy tak życi. Mój pół był naprawdę żyty. Młodzi, wszyscy młodzi zapaleńcy, zesłańcy, którzy przeszli niedużo, ale te dwa lata, chłopcy 16-letni. Niemcy nie stawiali już większego oporu. Raczej to była taka walka opóźniająca. Starali się opóźnić, zatrzymać coś, minować drogi. Tak, wycofywali się raczej bocznymi drogami, bo obawiali się, że po rozminowaniu dróg, to ich zawsze dogonili. Brama Świętego Stefana. Przez tę bramę 75 lat temu przeszły polskie oddziały, wyzwalając Anconę. Bitwa o Anconę była jedną z najważniejszych operacji na Półwyspie Apenińskim prowadzonych przez aliantów, prowadzonych przez II Korpus Polski. Ancona była bardzo ważnym portem. Zdobycie tego portu warunkowało dalszą zwycięską walkę z Niemcami. Dlatego tak ważne było to miejsce i dlatego tak ważny był czyn zbrojny polskiego żołnierza. Mogę sobie wyobrazić, jakie szczęście było dla młodych ludzi, dla naszych weteranów, jak oni właśnie wchodzili do wolnego miasta. Ja
jako pierwszy pułk Ułanów Karpackich, a potem następne oddziały II Korpusu Polskiego weszły do miasta, wyzwoliły miasto, zawiesiły polską flagę w zdobytej Ankonie. Niemcy poddali się. To warunkowało prowadzenie dalszej walki na północy Włoch. To przyczyniło się de facto do zwycięstwa na Półwyspie Apenińskim. Dlatego tak ważną chwilę dzisiaj przeżywamy i taką ogromną wdzięczność wyrażamy w stosunku do weteranów, którzy są razem z nami, którzy tu po 75 latach czują cały czas wdzięczność ze strony Włochów, ale też dumę z naszej strony, bo tutaj pod bramą świętego Stefana czujemy się dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że 75 lat temu, walcząc po stronie dobra, przyczyniliśmy się do zwycięstwa nad złem.